14 marca to dzień liczby pi. Sympatycy matematyki chcą zachęcić innych do rozwijania zdolności w tej dziedzinie. Co jednak z tymi, którzy zdolności w tym zakresie nijak w sobie nie potrafią odnaleźć? Wielu za królową nauk nie przepada, a nawet mają przez nią lęki. Często to problem uczniów, którzy mierzą się z matematyką na maturze. Czy powinna być obowiązkowym przedmiotem na egzaminie? O tym Karolina Komada. Matematyka królową nauk to stwierdzenie, które słyszymy od małego. Dla wielu jednak to powód do zmartwień. Większość uczniów docenia jednak jej wymiar praktyczny, bo w życiu liczyć trzeba umieć. Matematyka w sumie jest potrzebna, tak? Że na przykład jak trzeba coś policzyć, na przykład żeby w sklepie coś kupić czy coś, trzeba umieć na przykład policzyć, że jak masz 20 zł i musisz coś kupić, to wiedzieć, ile ci reszty na przykład zostanie i tak dalej. Są też tacy, którzy nie patrzą na ten przedmiot z optymizmem. Nie wiem, co by mi się mogło przydać, ale nie lubię matematyki, bo jest trudna. Tym, którym przyswajanie wiedzy z matematyki sprawia trudności, szkoły podstawowe proponują naukę poprzez zabawę. W Międzynarodowy Dzień Liczby Pi dyrekcja i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 16 w Żorach razem z Centrum Nauki Kopernik przygotowali interaktywne stacje naukowe. Przez zabawę uczą się na pewno szybciej, łatwiej i przyjemniej. I właśnie nasza innowacja, która prowadzona jest od 2001 roku, sprawia, że dzieci tą matematyką są bardziej zainteresowane. Są zabawy, łamigłówki, wyjeżdżamy do uniwersytetów na różne takie wycieczki matematyczne. Pokazujemy dzieciom, że matematyka tak naprawdę jest na co dzień. Nauczyciele matematyki twierdzą, że problem nie leży w podstawie programowej. Znaczy podstawa nie jest zła programowa, ona jest dobrze skonstruowana, tylko my musimy jakby zmienić podejście do dzieci i po prostu w inny sposób. Ja sama na lekcji matematyki wykorzystuję mnóstwo różnych gier, bardzo ciekawych, bardzo prostych zresztą, jak domino matematyczne. Ja Czyli mam my nie temat, uczymy tak? matematyki, my matematyki doświadczamy. Doświadczamy. O ile nauka przez zabawę sprawdzi się w szkołach podstawowych, to problem zaczyna się na późniejszym etapie edukacji. Arkusze maturalne śnią się po nocach niejednemu maturzyście. Struktura powszechnie przypisywana doświadczaniu emocji, że jest bardzo aktywna wtedy, kiedy ludzie i dzieci boją się matematyki, kiedy doświadczają tego lęku przed matematyką, a ta struktura wpływa też na aktywność hipokampu, czyli takiej struktury mózgowej, która z kolei bardzo silnie wiąże się z możliwością zapamiętywania. Jeśli ja się boję, no to wysyłam sygnał, że tutaj moja pamięć nie zdoła tego przyswoić, w związku z tym pamięć nie zdoła przyswoić, no to ja później nie mam z czego odpamiętać, więc boję się jeszcze bardziej. Do problemów psychicznych nawiązała też krajowa konsultant do spraw psychiatrii dzieci i młodzieży Aleksandra Lewandowska. Porównała naukę matematyki do codziennej wspinaczki na Mont Everest, zwłaszcza dla nastolatków z diagnozą dyskalkulii. Wystąpiła z wnioskiem do Ministerstwa Edukacji Narodowej o rezygnację z obowiązkowej matury z matematyki. Wyeliminowanie egzaminu maturalnego z matematyki byłoby cywilizacyjnym samobójstwem, że możemy właśnie rozmawiać teraz przez telefon, że możemy korzystać z internetu, że możemy sobie latać nie tylko samolotami, ale i rakietami. Te wszystkie elementy naszego życia są związane nierozerwalnie z matematyką. Czy jest więc złoty środek na to, żeby matematyka nie wpływała negatywnie na nasze samopoczucie? Psycholog radzi, by od małego motywować dzieci do jej nauki, a nie nią straszyć. Natomiast matematycy zalecają systematyczność. Bo matematyka jest bardzo wymagająca. Królową czy kochanką dla niektórych. I trzeba o nią dbać. Trzeba się w szczególności uczyć bardzo intensywnie, znaczy może nie bardzo intensywnie, ale przynajmniej regularnie. I bez tej regularności nie ma rezultatu. Niezależnie od motywacji do nauki i regularności, spory związane z matematyką mogą trwać w nieskończoność.